chciałabym przedstawić sposób szukania wartości krytycznej z rozkładu test studenta. Rozkład test studenta jest rozkładem symetrycznym, lewo- i prawostronnym, czyli obustronnym. Jednak sposób szukania wartości krytycznych jest znacznie prostszy niż w przypadku rozkładu normalnego. Wystarczy wpisać w dowolną komórkę arkusza kalkulacyjnego w programie MS Excel takie słowa jak równa się rozkład.t.odw i po otwarciu nawiasa pokazują się dwie podpowiedzi. Należy uzupełnić prawdopodobieństwo i po średniku tak zwane stopnie swobody. Prawdopodobieństwo jest to właśnie ten poziom istotności, jaki wzięliśmy sobie w badaniu, czy to przy budowie przedziałówności, czy przy testach statystycznych. Standardowo taki 5%. I drugi element, co to stopnie swobody. Stopnie swobody najczęściej jest to, w jaki sposób zmniejszona wielkość próby, liczba obserwacji, inaczej mówiąc, w danym badaniu. I w przypadku najprostszym jest to po prostu n-1, czyli 8. Jak wiemy, każdy test statystyczny czy każde badanie ewentualnie może inaczej definiować te stopnie swobody, ale generalnie one bazują na wielkości próby. A więc jeżeli w naszym przypadku mamy wielkość próby wpisaną teoretycznie 9, nasze stopnie swobody wynoszą 8, a więc wartość krytyczna wpisujemy równa się rozkład.t.odw i po otwarciu wpisujemy 0,05, średnik 8 i zamykamy nawias. Można to oczywiście wpisać tak, jak ja tutaj zrobiłam, jako odwołanie do konkretnych komórek D25, D24, albo wpisać po prostu w nawiasie 8, w nawiasie 0,05, średnik 8 i zamknąć nawias i również Excel wyrzuci taką prawidłową odpowiedź. Jeśli ktoś z osób oglądających chciałby, miałby jakieś pytania, zapraszam do kontaktu ze mną. Pozdrawiam.